Hej, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku zdrabkowym na moim kanale. Dzisiaj przygotowałem dogrywkę ostatniej premiery, tak jak obiecałem, Czarny Diament oraz na dokładkę Mega Linie za 20. No te linie będę męczył, bo uważam, że mają potencjał i może w końcu mi się uda coś fajnego wydrapać, więcej niż zwrot, zobaczymy. Zdrabki kupiłem w innej kolekturze niż zawsze. W innej dzielnicy mojego miasta, w innej dzielnicy Rudy Śląskiej. I co ciekawe, w tym to była nie kolektura, tylko sklep spożywczy. W tym sklepie spożywczym no często tam się pojawiają jakieś fajne gówne wygrane. Na lotto właśnie, stronie lotto. Jak jest tam, właśnie pokazują te główne wygrane, to właśnie jak w Rudzie Śląskiej jest, to właśnie z tego miejsca, gdzie kupiłem, no zobaczymy, może coś fajnego się uda. Wkład to jest 50 zł. Zaczynamy drapać, mamy zdrapkę z numerem 2, 1, 25, jeśli chodzi o czarny diament. Natomiast mega linie z numerem 8 są, no zobaczymy co będzie. Odcinek, jeśli chodzi o konkurs, odcinek z konkursem, z ogłoszeniem konkursu będzie albo w sobotę, albo w niedzielę. Na pewno najpóźniej w niedzielę wpadnie, więc zapraszam, żeby mnie śledzić, subskrybować mój kanał, no bo na 500 subskrypcji będzie. Jak przekroczymy 500 subskrypcji, to będzie ten konkurs, który jutro ogłoszę. Jutro albo pojutrze, no zobaczymy. Najpóźniej pojutrze. Dobra, zaczynamy drapać. Wkład 50 zł. Dobra, tak, mamy zdrapkę z numerem 1. Szukamy takich liczb jak 38, 12. Zobaczymy, czy wyjdzie dogrywka. O, premiera słaba była. Tylko jedną zdrabkę w sumie kupiłem. No ale teraz myślę, że będzie lepiej. Szukamy tak 38, 12, 37, 3, 16. Tutaj mamy tak 40, 15 obok, 26, 34 oraz 36 też obok. No zobaczymy, no liczę, że coś wpadnie, tak? Chciałbym, żeby coś wpadło. 23. Inna kolektura. Inne miejsce przetestujemy. 2. 12. Jest 12. Wow, super. 39. Nie ma, jest obok. 18. 12. Pozdrawiam Niulę ze Szczecina w tym wypadku. Patrzę, czy widzicie dobrze, ale chyba tak. Jeszcze może przybliżę trochę. Dobra. 14 nie ma. 9 nie ma. I 8 też nie widzę. Pod 12 mamy deszkę. No super. Coś jest, tutaj jest ten kodzik do wypłaty. Super, zera nie będzie. Tak jak mówię, no chciałem te miejsce przetestować, BBB, tak? Chciałem te miejsce przetestować, bo tam często wpadają. Znaczy często, może nie, może przesadzam, ale wpadają tam główne wygrane. Zdrabka z numerem 2. Tutaj szukamy dwunastki. O, przepraszam, to mój kot tylko coś tutaj rozrabia. 12, 16, 26, 11 i 19. Takich liczb szukamy. No dość takie niskie. I tak. Mamy tak 18, mamy oboka. 9. No raczej tutaj wątpliwe, żeby coś było.
Rzadko się zdarza, żeby zdrabka ze zdrabką okazała się wygrana. Ale się zdarza. Przez 15 obok, 13 kolejny obok. Trójka. Widziałem wszystkie, w zasadzie chyba wszystkie premiery. Albo prawie wszystkie. No powiem szczerze, ta zdrabka coś pechowa jest. Bardzo dobrze poszło Oli Pawlak, którą też pozdrawiam bardzo serdecznie. Naprawdę super premiera. Taka premiera to jest nasz skarb 27. Serdecznie gratuluję Tobie. 37, 33, 36, 38, 25 obok, 32 i 21 też nic nie ma. Kontrolne różne. Idzie do kosza. Ostatnia zdrabka z właśnie z tej ostatniej premiery. Potem przechodzimy do megalinii, które też mnie interesują. Co tam się uda wydrapać? Mamy tak 7, 26, 3, 22, 37. Dobra, mamy. 32 nie ma. 17 nie ma. 28 nie mamy. 36 nie mamy. To jest zdrabka ostatnia z paczki. No zobaczymy, czy coś się uda. Tak mi pani właśnie zerwała. Też nie można wybić. Paczka jest wygrana. Trójka. Super. Wow. Widać, że jest szczęśliwa. Szczęśliwe to miejsce. 4 nie mamy. Widać, że jest naprawdę szczęśliwe to miejsce, ten sklep spożywczy. 23 nie ma. Dwójeczki nie mamy. 25 nie mamy. Powiem szczerze, że jestem zdziwiony, zaskoczony. I tak ładnie. 19 nie ma. 34 również nie mamy. 13 również nie ma. Jedyneczki też nie widzę. 15 też nie ma. I ostatni jest 24. Też nie ma. Szkoda, że żadnego symbolu się nie udało odnaleźć, ale mamy tutaj dyszkę pod trójką. No fajnie. Uważam, że jest super. Tutaj cały ten trzeba kocik zdrapać. Super, na kolejny odcinek coś wpadło. I na koniec deser. No zobaczymy, czy coś się uda tutaj wydrapać. Trochę może zmniejszę. O. Megalinię mamy z numerem 8. Ostatnia ósemka była pechowa. Zobaczmy jak teraz. Winogrono Łódź. Myślę, że dobrze widzicie. Winogrono Łódź. Ja zawsze drapię po dwa symbole. Jakoś tak mi jest lepiej. Szybciej. Czyżby w ogóle nie było? No, chyba nie ma w ogóle. Puste symbole dwa. Piłka i kości. Tutaj mamy kości. Chyba przybliżę was jednak. Będę przesuwał jakoś po prostu. Czekajcie. Postaram się tutaj jakoś to zaradzić. Chwila. Zdrabka jest na tyle duża, że ciężko tutaj ustawić. Dobra. Piłka kości. Teraz myślę, że będzie ładnie. Kości. Tutaj mamy kości. Tutaj mamy piłkę i kości. Tutaj mamy również
białkiej kości. Tutaj. No super. Fajnie, but. Nie jest tak źle. Jest dużo tych symboli odkrytych. Dobra. Mimo pierwszych dwóch pustych. Tak jak mówię, no weekend w sobotę albo w niedzielę wpadnie odcinek z konkursami. Już mówię, że to będą konkursy, bo jednak no zaryzykuję i zorganizuję również konkurs na Tipli. Tylko konkurs na Tipli, już powiem, że to nie będzie na 500 subskrypcji, tylko taki wymyśliłem, że to będzie wielkanocny, tak, konkurs. Bo już Wielkanoc się zbliża, święta kolejne. Ten czas tak leci, że wow. Dawno, niedawno były święta Bożego Narodzenia, a tutaj już Wielkanoc. Jeszcze trochę i będą wakacje. Planujecie jakiś urlop, gdzieś wyjechać na wakacje? Bo ja planowałem na początku wyjechać do Gdańska, no ale niestety musiałem zmienić plany. Ze względu na rehabilitację kręgosłupa w sierpniu dostałem się na rehabilitację i musiałem zmienić te plany. Wyjeżdżam w czerwcu do Międzyzdrojów. Byłem tam 2 lata temu, bardzo mi się podobało, więc dlatego znowu jadę. No a Gdańsk może w przyszłym roku. Zobaczymy. W Gdańsku przyznam szczerze, jeszcze ani razu nie byłem. To miał być mój pierwszy raz w Gdańsku. Ale to będzie za rok najwyżej. Ceny już tak poszły w górę. Bo rezerwowałem wcześniej Gdańsk, no i ceny tak w górę poszły, że stwierdziłem, że nie, że gdzieś indziej muszę pojechać, bo szkoda tak pieniędzy wydawać, skoro można też odpocząć w innym mieście, tak, w innym miejscu, a w Międzyzdrojach naprawdę mi się podobało. A jeszcze pojadę w czerwcu, gdzie nie będzie, tutaj jest ślub. Nie będzie jeszcze dzieci, bo jeszcze będzie rok szkolny trwał, więc nie będzie tłumów. Nie lubię takich tych tłumów. No, trochę nagadałem się. Tak jak mówię, subskrybujcie mój kanał. Na 500 subskrypcji będzie konkurs dla wszystkich subskrybentów. Więc no warto subskrybować, nic to was nie kosztuje, a możecie tylko zyskać. Naprawdę fajnie idą te suby. Ostatnio właśnie Natka z kanału Natko Drapiemy mi pomogła bardzo fajnie. Dziękuję ci za to jeszcze raz. Czego szukamy? Foto li liśki. Nie wiem, czemu liście mylą mi się z piórkiem. Jakoś tak te piórko i liście są podobne. Mamy podkowę zegar. Będzie to dłuższy trochę odcinek, no ale chyba dacie radę, co? Jak nie, to można zawsze przewinąć albo w przyspieszeniu. Ale myślę, że aż tak bardzo nie zanudzam. Te odcinki też tak często nie wpadają, więc no nie ma co szaleć, tak? Lot to jest skąpej. Raz da jakiś czas, a też czasu nie ma za bardzo. Rower, piórko. Tutaj mamy rower. Tutaj jest piórko. Tutaj jest piórko. Tutaj mamy rowerek. Tutaj jest rower. Tutaj mamy piórko. Rower.
chyba wszystko. Fajnie by było, gdyby coś wpadło fajnego. Słońce i flaming. No, serducho by mogło być na przykład. Serduszko by mogli dać szminkę, widzę. Auto. Sporo by było. No, tego serca nie dadzą, bo dużo by linii było. Tęcza i diament. Tęcza i diament. Tutaj mamy tęczę. Tutaj tęcza. Filmik właśnie teraz nagrywam w czwartek, wpadnie on w piątek. No, w piątek go będziecie widzieć, więc będzie wcześniej. Przed pracą go wrzucę, no nie wiem, albo jak będę jechał do pracy, no zobaczymy. Ale będzie wcześniej, więc nie będzie tutaj problemu. Tutaj jeszcze diament pominąłem. Diament i tęcza. No, na razie nic się nie utworzyło. Prezent i klucz. Prezent. Lody by mogły być. Prezent i klucz. Tutaj jeszcze diament pominąłem. No, kłódka by też mogła być, ale nie będzie. O, tu diament pominąłem. Prezent i klucz. Tutaj diament pominąłem. No, masakra. O, i tu mamy prezent dopiero. Jakikolwiek. Mamy Biedrona i arbuza. Tutaj jest Biedronka. No, nie wiem, czy coś. O, tutaj jest diament. Nie wiem, czy coś mi dadzą, bo tutaj widzę, że te symbole się powtarzają kilka razy. Te, co pojedynczo zostały. To będzie ciężko chyba. Biedronka i arbuz. Okej. Mamy monetę i klapki. Moneta, klapki. Chyba nie widziałem. No, chyba nie. Nie ma. Ostatnie to jest pierścień i motyl. I chyba będzie pustak. Ech. Motyl widziałem, ale czy on coś da? Wątpliwe. O, szkoda. Szkoda, bo tak lubię tą zdrabkę, jest fajna. Znowu mi nic nie dała. Dobra. Symbol. Zet bonus. Jest lustro i zdrabka jest prawdopodobnie przegrana. No, tak jest. Dobra. Idzie do koszalina. Ale powiem szczerze, że no coś wpadło, tak. Nie jest tak najgorzej. Zdrabka, ostatnia premiera się spisała. Na 3, dwie wygrały. 20 zł jest odzyskane, jest na kolejny odcinek. O, widzicie trochę mojego kota. Fajnie. Pokazał się. I tak, na wkład 50 zł. Wygrane jest tylko 20 zł. No, w sumie nie jest tak źle, tak? Tak się pocieszam. Mogłoby być gorzej. Mogło być gorzej. Zobaczymy. Na kolejny odcinek jest. Już mam nawet chyba jakiś pomysł na odcinek. Zobaczymy. Tak jak mówię, w weekend wpadnie odcinek z konkursem, ogłoszeniem konkursu. Natomiast, no,
Muszę już kończyć, kocie niecierpliwy, niecierpliwi. Czekajcie na kolejny odcinek. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie kciuki w ogóle i no. I cześć. I subskrybujcie mój kanał. Pa.